nocnym niebie, ocean w żarówce, kubiczna optyczna iluzja i bardzo unikatowy Homer Simpson. Dzisiaj pokażemy Ci najciekawsze i najbardziej niezwykłe artystyczne lifehacki. Wybierz swój ulubiony portret. Pokażemy Ci niestandardową metodę rysunkową zwaną low poly. Sztuka polega na tym, żeby narysować obrazek trójkątami o różnych rozmiarach. Ten styl wywodzi się ze świata gier komputerowych. Wycieniuj wystające części twarzy. To nada obrazkowi lekkiego efektu 3D. Przyciemnij miejsca, na które pada cień, gęstszym rzędem pasków. Narysuj oko. Dodaj obrazkowi ostrości, malując czarną źrenicę. W efekcie powstał stylowy portret low poly. Wygląda prawie jak origami. Udajmy, że jesteśmy projektantami mody i wymyślmy najbardziej elegancką suknię. Narysujmy górę sukienki zielonym pisakiem. Narysuj na ciele zawijasy. Dodaj zwiewny rękaw. Narysuj fałdy zwiewnej spódnicy. Powtórz zawijasy na sukni. Pomaluj dziewczynę pisakami. Suknia jest prawie gotowa. Pozostały tylko szczegóły. Nanieś klej Elmer's na wzór i posyp obrazek czerwonym brokatem. Zdmuchnij nadmiar. W efekcie powstała suknia z piękną dekoracją. Jest gotowa na wybieg. Teraz weź arkusz papieru i pisak. Połóż książkę przed sobą i otwórz swój ulubiony rozdział. Odwzoruj literki na papierze, ale ułóż je w formę obrazka. Jeżeli improwizacja zbyt dobrze nie idzie, możesz zrobić kontury ołówkiem. Zmień pisak i zrób obrazki o różnych kolorach. Powstały trzy eleganckie baletnice. Twoje ulubione cytaty zamieniają się w wizualną poezję. Wygląda wspaniale! Do tego lifehacku przyklej kartkę papieru do stołu taśmą maskującą. Weź farby. Oklej krawędzie kartki taśmą. Wyciśnij farbę na papier. Zrób wąską, kolorową kolumnę. Weź białą farbę akrylową. Nanieś ją na kleksy farby. Schowaj kolorową farbę pod białą warstwą. Teraz weź nóż malarski. Rozciągnij farbę na papierze. Powstał ciekawy efekt. Biała warstwa znika i na kartce pojawiają się piękne kolory. Wymieszaj warstwy farby ze sobą i ciesz się artystyczną terapią. To wspaniały proces i bardzo uzależnia. Ściągnij taśmę z rysunku, kiedy farba wyschnie. W efekcie powstał oryginalny, kolorowy obrazek. Pokażemy Ci teraz, jak zrobić obrazek jednorazowymi sztućcami. Wyciśnij farbę na paletę. Zanurz w niej łyżkę. Nanieś farbę na papier, obracając łyżkę wiele razy. Uzupełnij obrazek czarnym markerem. Obrysuj liście i narysuj żyłki. W efekcie powstał ładny obrazek kasztanów. Napisz coś motywującego pod obrazkiem. Powtarzając tę samą technikę, zanurz widelec w farbie. Zrób kilka odcisków z tego samego miejsca. Narysuj łodygę i pręciki markerem. Kasztany, kwiatki i kaktus. I to wszystko bez użycia pędzla! Kolejny lifehack wymaga ramki do zdjęć. Wyciągnij zdjęcia i szkiełko. Wyciśnij duże krople farby na środek szkła. Rozmasz je palcem. Pomaluj dolną krawędź na niebiesko. Namaluj mewy i gwiazdki cienkim pędzlem. Namaluj na falach białą pianę. Włóż szkiełko z powrotem do ramki. Ten niezwykły kolorowy krajobraz wygląda dużo ciekawiej niż nudne kartki. Do kolejnego pomysłu przyda Ci się papier. Naszkicuj literę A ołówkiem. Zrób oko z okienka na środku. Dodaj zamknięte oko i buzię. Narysuj na górze liście ananasa. Zrób też inne owoce z liter, na przykład R i T. Pomaluj je farbami. Wymieszaj czerwone i żółte. Zrób zielony ogon. Nie zapomnij narysować siateczki na ananasie. Pomaluj truskawkę i banana. Zrób słowo art z liter, bo robienie słów z owoców to prawdziwa sztuka. A teraz weź wąski arkusz papieru. Złóż go w taki sposób. Narysuj twarz Homera Simpsona. Rozłóż górną część kartki i narysuj ostre, postrzępione krawędzie. Połącz je cienką linią i narysuj malutki móżdżek. Rozłóż drugą część obrazka i narysuj straszne trójkątne zęby.
Wykończ obrazek długim językiem. Pomaluj ukryte części obrazka. Dodaj nietoperze wokół mózgu. Narysuj czarne usta i czerwony jęzor. Najpierw pokaż znajomym niewinny obrazek. I znienacka odkryj sekret Homera. Chciałabym zobaczyć miny twoich przyjaciół, kiedy zobaczą, kto tak naprawdę kryje się za maską ojca rodziny z kreskówki. Gwarantujemy, że będą zaskoczeni. A teraz narysuj kwadrat na kawałku papieru. Narysuj linię po przekątnej. Zostaw odstęp jednej komórki na każdej ścianie i narysuj kolejny kwadrat w środku. Narysuj jeszcze kilka kwadratów, zmniejszając odstępy między nimi. Przesuń linijkę i narysuj kreski na obrazku. Pomaluj środkowy kwadrat na czarno. Pomaluj kwadraty dookoła niego w szachownicę. Podziel przestrzeń dookoła kwadratu na komórki. Zaznacz je kropkami w kształt szachownicy. Pomaluj kwadraty z kropkami na czarno. Zaznacz czarne kwadraty białą kredką. Wycieniuj pusty kwadrat na czarno. W efekcie powstała iluzja dziury w kwadratach. Jest łatwa do narysowania. Do kolejnego lifehacku weź papier i zwykłą żarówkę. Odrysuj żarówkę. Narysuj ołówkiem paski przy podstawie. Namaluj powierzchnię wody, chmury i łódkę. Dodaj sznurek z kotwicą i rybki w oceanie. Zaczynając od podstawy, pomaluj obrazek pisakami i kredkami. Zacznij wypełniać wewnętrzny świat żarówki. Zrób niebieskie niebo i pomaluj statek na brązowo. Pomaluj kotwicę, wodorosty i ryby. Pomaluj ocean na niebiesko. To świetny pomysł i łatwo go narysować. Do tego pomysłu weź czarny długopis żelowy i ołówek. Narysuj małe kwiatki żelowym długopisem. Stopniowo zapełnij całą kartkę kwiecistym motywem. Narysuj koło na środku kartki markerem. Pomaluj je na czarno. Pomaluj części między kolorami markerem. Narysuj cień zwykłym ołówkiem. Gotowe! Monochromatyczny kwiatowy wzór z iluzją czarnej dziury. To coś prosto ze świata fantasy! Tym razem znów potrzebujemy taśmy. Przyklej taśmy w kształt litery na małej kartce. Narysuj markerem falę. Zapełnij całą wolną przestrzeń. Zrób to samo z resztą liter. I usuń taśmę. Litery okazały się gładkie i piękne. Dzięki temu lifehackowi zrobisz piękny napis albo przyozdobisz szkolną gazetkę. Do tego lifehacku przydadzą Ci się orzechy nerkowca i długopis. Narysuj samolot długopisem. Pomaluj go, ale nie do końca. Przyłóż orzeszki zamiast śmigieł. Obrysuj kontury czarnym markerem. Teraz narysuj rybę. I przyklej orzeszki zamiast ogona i płetw. Możesz nawet zrobić fryzurę z orzeszków. A teraz weź pisaki i zacznij kolejny lifehack. Narysuj grube, zagięte pasy w kształcie balonów. Pomaluj je na zielono. Dodaj koszyki z pasażerami. Narysuj prostopadłe linie. Pomaluj paski. Narysuj cień kredką. Zrób kilka obrazków w ten sam sposób. Seria obrazków w paski przyozdobi każdy pokój, a jaskrawe kolory poprawią Ci nastrój i naładują Cię pozytywną energią na cały dzień. Do tego lifehacku przydadzą Ci się farby, długopis żelowy i taśma klejąca. Oklej kartkę papieru taśmą. Narysuj łańcuch górski czarnym długopisem. Nadaj mu fakturę. Zbierz akwarele pędzlem i pomaluj niebo na ciemno-niebiesko. Dodaj fiolet. Pomaluj dolną część nieba na jaśniejsze kolory. Namaluj gwiazdki cienkim pędzelkiem. Wymieszaj białą farbę z brokatem i stwórz efekt ośnieżonych wierzchołków. Dodaj brokat do niebieskiej farby i dodaj blask nocnemu niebu. Usuń taśmę. Niezwykły górski krajobraz wygląda bardzo imponująco, a biała ramka sprawia, że jest niesamowity. We'll be right back.
Podobały Ci się nasze pomysły na rysowanie? Więc daj nam znać w komentarzach, który lifehack najbardziej Cię zadziwił. I nie zapomnij dać temu filmikowi lajka, subskrybuj nasz kanał i kliknij ikonę dzwonka, żeby nie przegapić najciekawszych pomysłów od Trum Trum!